kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem bardzo szybkim na przepyszne ogórki małosolne. Ja już mam na swoim kanale ogórki, które już robiłam małosolne, ale bez wody. Możecie to spojrzeć, ja Wam tutaj podlinkuję w prawym górnym rogu. Będziecie mieli w karcie, możecie sobie spojrzeć i spróbować takie ogórki. Choć ja preferuję oczywiście ogórki tradycjonalne, te z wody, uwielbiam je. Więc jak przychodzi sezon, to oczywiście zaczynam je robić. Więc cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak zaczynamy. Co będziemy do tych ogórków potrzebować? Ja mam tutaj 2 kg ogórków gruntowych. One są dosyć spore. Parę ząbków czosnku świeżego. Do tego będziemy potrzebować pęczek koperku. Tutaj mam takie te już przerośnięte, już on jest taki z baldachimami. Taki właśnie powinien być. Do tego kawałeczek szanu. Tutaj mam liść. Możecie dodać więcej tych liści lub liści winogron, jeżeli macie. No ja niestety nie mam tutaj takiej możliwości większej ilości kupić liścia chrzanu, czy też liści winogron. Mogłabym może zdobyć, ale nie mam w tej chwili. Jeżeli nie macie świeżego takiego pęczka ziół, to możecie się posiłkować. Ja mam tutaj z Prymatu taką mieszankę do ogórków kwaszonych. To zazwyczaj, jeżeli sobie na zimę, to używam tej mieszanki. No, jeżeli się nie lubi to, co się ma, chociaż ja muszę Wam powiedzieć, sprawdziłam tutaj ten cały skład, to jest naprawdę fajne, to jest też korzeń szanu, tutaj gorczyca, koper, tyle tylko, że to są suszone zioła, nic innego, nie musi być świeże, mogą być też suszone, naprawdę sprawdzone, możecie sobie przetestować. Do tego jeszcze tutaj mam 2 litry wody. Moja proporcja na wodę do ogórków kiszonych to jest 1:1, czyli litr wody, 1 łyżka soli. Ja zacznę sobie od umycia ogórków. Z kopru. Do garnka wlewam wodę. Teraz to zrobię tutaj. 2 z 3 litrów. Wolę sobie tutaj więcej tej wody mieć, niż ma mi zabraknąć. Możecie sobie z 2 zależności, jakie macie też duże naczynie, ile tej wody oczywiście Wam pochłonie. Wstawiam na gaz, zagotowuję i dopiero wtedy, gdy będzie nam się gotować ta woda, wsypiemy sól. Zaczynam od włożenia troszeczkę kopru na sam spód. Teraz dodamy 2-3 ząbki czosnku. Czosnek obieram sobie oczywiście ze skórki. Możecie sobie go na krzyż tak przekroić. Przepraszam, jeszcze raz pokażę. Tak sobie nacinamy tutaj na krzyż. I wrzucamy 2-3 ząbki. Im więcej czosnku będziecie mieli, oczywiście to będzie pikantniejsze. W zależności jak lubicie. To tutaj już pozostawiam Wam do decyzji. Oczywiście ten czosnek możecie też sobie później spożyć. On nie jest niedobry. I ja, żeby szybciej ukisić takie ogórki, tak zrobić takie małosolne, to odcinam tą dupkę i przód. Nieraz jak są takie wielkie już ogórki, to jeszcze nacinam je tak wzdłuż troszeczkę, żeby one szybciej się zakisiły, ale jeżeli robię je jako kiszone, to już absolutnie nie odcinam tutaj tych części, ale jako małosolne, żeby szybciej się zakisiły, to oczywiście jak najbardziej. No i dodam troszeczkę chrzanu na spód. Tak, może tego liścia troszkę. Tak, i teraz taką warstwę sobie robię tych ogórków. O, tutaj mi wyjdą 2 naczynia, bo ja mam taki malutki mlosteczek.
Możecie ją zrobić od razu w takim większym naczyniu, nie musicie tutaj się stosować do takiej samej wielkości naczynia, jak ja mam tutaj. Tak sobie upychamy. Tak. Biorę sobie tutaj takie mniejsze. Możecie to też wypróbować, tak jak powiedziałam Wam, ja mam już na kanale na sucho kiszenie ogórków, czyli bez wody, choć ja osobiście wolę właśnie te z wody. One są no, bardziej takie apetyczne według mnie, ale to już kwestia gustu. Robiłam takie i takie, także możecie znaleźć na moim kanale. Jeżeli Wam odpowiada taka forma, to możecie sobie szybko zakisić. Wrzucamy czosnek znów. Ten tutaj to możemy sobie pokroić w takie plastry grubsze. On jest taki dosyć spory. Tak. No i sobie włożymy tego tutaj kopru, te łodygi, to wszystko to jest samo dobro, sam smak, który odda nam ogórkom. No i jeszcze sobie warstewkę ułożę tutaj. Tutaj sporo się zmieści tych ogórków. Tak niepozornie wygląda ten losteczek, ale dosyć sporo się tutaj zmieści. No może jeszcze jednego tutaj spróbuję sobie utknąć. O, jeszcze jeden tutaj taki może wszedł. O. No i tak ułożone ogórki. Jeszcze sobie dodaję tutaj chrzanu. Woda się już zagotowała. Teraz dodaję 3 łyżki, bo ja mam tutaj 3 litry wody, także 3 łyżki soli. No i musimy teraz sobie to wszystko rozmieszać. Jeszcze odrobinę kopru na wierzch. O, no i gotowe. Czekam, aż nam się woda zagotuje. No i zalejemy sobie ogórki. Wodę sobie odstawię na bok, ją rozmieszaną już. I ja teraz już taką gorącą wodą, nie czekam, aż nam mi ostygnie, zalewam sobie po prostu ogórki. Tutaj mi wyszedł liter. Także podejrzewam, te 2 litry by były dobre, ale ja wolę sobie zrobić zawsze więcej, bo jednak tej wody przykrywam podstawkiem lub talerzykiem. No i teraz musicie sobie coś położyć ciężkiego, aby one po prostu się zaczęły kisić. Odstawiamy sobie na parapet czy gdzieś w ciepłe miejsce w kuchni. No i tak 2 dni i wtedy one już są dobre. Ja Wam pokażę, jak po 2 dniach wyglądają. Jeżeli chcecie zatrzymać ten proces i chcecie mieć tylko małosolne ogórki, to oczywiście wkładacie od razu po tych 2 dniach, żeby one się nie przekiszały, żeby nie były kiszone, to po prostu je wstawiacie sobie do lodówki i zatrzymujecie cały proces kiszenia. Bo
moi drodzy, wracam do Was ponownie po dwóch dniach. Tak wyglądają już małosolne, naprawdę twarde, przepiękne, pachnie wyśmienicie. Ja Wam pokażę w przekroju, jak wyglądają. Przekroju. O, tak wyglądają w przekroju. Na pachnie wyśmienicie. Ja sobie pozwolę spróbować. Przepyszne. Polecam Wam. Wypróbujcie sobie ten przepis. Jest bardzo prosty. Wyśmienity na szybkie, małosolne ogórki. Nie ma za dużo pracy, a naprawdę przepysznie smakują do śniadania, czy też nawet jako dodatek do obiadu. Mam nadzieję, że ten przepis podoba Wam się. Wypróbujecie go, a ja tym przepysznym akcentem, jak zawsze, zachęcam Was do korzystania z moich przepisów. A my widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia!